Aby wstawić fotografię, należy przejść na kartę Wstawianie, a następnie kliknąć przycisk Obrazy. Obrazy trzymane są zazwyczaj, mówimy tutaj o systemie Windows 7, w folderze Obrazy. Aby wstawić obraz do dokumentu, należy kliknąć ten obraz. Na podglądzie zobaczymy jego zawartość, a następnie kliknąć przycisk Wstaw. Gdy obraz jest duży, wstawiany jest na całą szerokość strony, ale jednocześnie zmniejszamy tak, aby mieścił się między marginesami strony. Automatycznie uruchamiana jest również kontekstowa karta Formatowanie, za pomocą której możemy wykonać szereg rozmaitych operacji formatujących obraz. Mówimy o tym w osobnym filmie. W tym miejscu zajmiemy się podstawowymi czynnościami, za pomocą których umieszczamy obraz w dokumencie. W pierwszej kolejności musimy powiedzieć, w jaki sposób zmieniamy rozmiary obrazu. Gdy obraz jest zaznaczony, na bokach oraz w rogach widoczne są uchwyty. Złapanie uchwytu za pomocą myszy i przesunięcie powoduje zmniejszenie szerokości obrazu, ale jednoczesną jego deformację. Podobnie się dzieje, gdy przesuwamy dolny lub górny uchwyt. Jeżeli chcemy zmienić rozmiary obrazu, ale zachować proporcje, powinniśmy uchwycić jeden z narożnych uchwytów. Obraz zmienia wówczas swoje wymiary, zachowując proporcje wysokości i szerokości. Możemy również wykorzystać narzędzie widoczne na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar. Możemy w tym miejscu zmienić szerokość lub wysokość. Automatycznie zachowywane są proporcje obu wymiarów. Do obrazu możemy również wstawić podpis. Jest to czynność zalecana, gdyż informujemy naszych czytelników, na przykład gdzie zostało wykonane zdjęcie i co przedstawia. Podpisy przydadzą się również nam, gdyż po latach nie zawsze będziemy pamiętać, jaka była zawartość zdjęcia. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybrać polecenie Wstaw podpis. W tym miejscu wpisujemy treść podpisu. Po naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu przycisku OK podpis wstawiany jest pod obraz. Po naciśnięciu klawisza Enter opuszczamy pole, w którym znajduje się podpis. Gdy chcemy zmienić obraz, możemy to wykonać za pomocą bardzo prostej czynności podmiany. W menu podręcznym wybieramy polecenie Zmień obraz. Ukazuje się w tym momencie okno Wstawianie obrazów. Z pliku przechodzimy do tego samego folderu i wskazujemy obraz. Po kliknięciu Wstaw zamienia on poprzedni obraz. Oczywiście musimy także zmienić treść podpisu. Mamy jeszcze inną możliwość wstawiania ilustracji, mianowicie obrazy znajdujące się w internecie. Po przejściu na kartę Wstawianie klikamy Obrazy online, a następnie w wyszukiwarce podajemy wyraz kluczowy. Niech będzie to wyraz kluczowy kod. Po kliknięciu lupy lub naciśnięciu klawisza Enter, wyszukiwarka przystępuje do wyszukiwania obrazów. Są to obrazy objęte licencją Creative Commons, a więc takie, które można wstawiać bezpłatnie do dokumentów. Gdy przesuniemy kursor myszy nad ilustrację, na dole widzimy jej rozmiary. Po kliknięciu przycisku Wstaw, obraz jest pobierany i wstawiany do dokumentu. Oczywiście także i w tym wypadku możemy wstawić podpis.